odcinku Goal Line TV Powered by Diabolos. Krzysztof Wydrowski i Chris Jasiak. My jesteśmy już po świętach i czas na trzecią kolejkę Top Ligi. Tak jest, przed nami jeden z najlepszych meczów w tym sezonie. Kolejny El Clasico, Panthers Wrocław kontra Warsaw Eagles. Tak, uważam, że to będzie bardzo dobry mecz. To, co Panthers pokazują w tym roku, to jest znakomity futbol. Eagles, jeden bardzo dobry mecz, drugi trochę gorszy mecz. Oczywiście grają bez Babza. Co ty myślisz? No, Panthery dominują jak na razie. Dominują nie tylko starterami, ale również rezerwowymi zawodnikami. Myślę, że byliby w stanie poradzić sobie z Eagles grając z rezerwowymi, czyli powiedzmy Parkiem Dziedzicem i Adamem Jagiełło. Eagles są bez formy. Kogo tytułujesz w tym meczu? No ja tak jak już powiedziałem, Panthers, ale zaskoczył się chyba wynikiem. 35 do 14 dla Panther. Ja też biorę Panthers i uważam, że też może być gdzieś tak 35-14. No widzisz, jak jest 7-0 dla mnie w typach, moje wszystkie typy... Jakie 7-0? Jest 7-5, ja mam 5, tylko 2 nie tak. Tak, tak, ale ja mam perfect season jak na razie, więc... Brawo, jak na razie, dopiero będzie trzecia kolejka. Następny mecz kolejny, Seahawks i Sharks. No tak, mamy dwie drużyny, jedna na szczycie tabeli, 2-0 bilans, druga na dole tabeli, tylko jeden mecz przegrany. Wydaje mi się, że tutaj faworytem jest mistrz Polski, to nie ma o czym gadać. Mika Brown się rozkręca, Pils powinien wystarczyć na obronę Sharksów, bo to jednak nie jest ta obrona z najwyższej półki. No i zobaczymy, ja kibicuję Sharksom. Czuję szansę i wierzę, że oni będą lepsi z roku na rok, aż w końcu wygrają z tymi nieszczęsnymi Eagles. A jaki wynik typujesz? A znowu mnie pytasz, może ty teraz powiedz jaki wynik. Dobrze, to ja typuję Seahawks 42 do 10. To ja też. No, teraz ty tak samo jak ja. No zobaczymy. 42-10 Seahawks. Zagłębie Steelers, Lombardos, Białystok, nasz trzeci mecz. No ciekawe, czy Szymon Widera zarejestruje importa. Jaką ustawę? Jeżeli będzie pamiętał, pamiętaj zarejestrować importa. Powiem ci, Szymon, to nie jest nasza wina. To, co mówimy, my mówimy, wiesz, tu jest prompter, to wszystko idzie z promptera, więc ty się na mnie nie denerwuj za tego importa. To kogo wybierasz w tym meczu? Zagłębie Steelers, poświęcę ten tym, żeby Szymon był ze mną ok. Jaki wynik? Lowlanders Białystok 21, Steelers 7. No Panthers 21, Steelers 14. Sorry Szymon, bo nie mogę stracić tego typu, a jednak Lowlanders są ogarnięci, nie ma co mówić. Nasz czarny koń jest naszym czarnym koniem. Nada. No i ostatni mecz tej kolejki, Husaria i Kozły. Tutaj trzeba się zastanowić. Czy trudny sezon Kozłów robi się coraz trudniejszy w tym tygodniu? Powiem ci, Husaria jest bardzo ciekawa. Mario Brown daje radę i na safety, i w ofensywie. Ich rozgrywający po pierwszym meczu, gdzie nie pokazał się z najlepszej strony, w meczu ze Steelers wrzucił kilka przechwytów, zaczyna się rozkręcać. Więc wbrew pozorom to może być wyrównany mecz. To może być naprawdę zacięty mecz. Ja to pójdę odważnie. Typuję drugą wygrywkę Husaria w tym sezonie. W regularnym czasie gry 20-21. Po dogrywce idę z Husarią. Ja w takim razie wybieram Kozły. Uważam, że po dwóch takich dużych porażkach to oni się zgrupują, się zbiorą i uda się im wygrać ten mecz niedużą przewagą 27-14. Wiesz, dlaczego nie wierzę w Kozły? Bo tam gra Jeremy Dixon na quarterbacku. Eagles zrobili ten sam błąd kilka lat temu. Wystawiali Dixona na quarterbacku, który jest świetnym receiverem, jest niesamowitym receiverem, a wrzucali na receivera Taya Landruma, który na quarterbacku sobie radził. Na receiverze później też, gdy miał dobrego quarterbacka. Dixon nie jest odpowiedzią na quarterbacku. Kozły mają Barclaya, nie korzystają z niego, to jest ich głupota. Może korzystają z niego w tym tygodniu. Wątpię, żeby doszli do tego już w trzecim tygodniu rozgrywek. Jakieś bold predictions na tę kolejkę? No tak, z grubsza. Szymon Widera zarejestruje importa. Ktoś z Kozłów, myślę, że tak. Ktoś z Kozłów wyleci znowu z boiska. Sędziowie nie będą mieli łatwego życia na pasjonatach. Myślę, że zaczną się grubsze afery. Okej, to było oczywiste, ale daj mi coś naprawdę wyjątkowego. Pozwól mi pomyśleć. Ma pomysł. Bartek Dziedzic na receiverze złapie przełożenie. No a kto mu rzuci? No chyba
na Kyle Israel, ale możemy zrobić, żeby to był Marcus Sims, żeby było jeszcze bardziej jakiś trick play, bo to mecz szlagierowy, mecz hitowy, no. Więc może znajdą jakiegoś królika z kapelusza akurat po świętach i wyciągną tajną broń w postaci tutaj młodego rozgrywającego. Chcielibyśmy to zobaczyć. No to będzie tak Johnny Football, nie? Trochę. No. To tak jest jakiś twój ball prediction? Mój mega ball prediction, że Sharks będą prowadzili Seahawks. Faktycznie bardzo bold. Bardzo bold and beautiful, bym powiedział. To już wszystko. Przed nami trzecia kolejka. Zobaczymy, ile nasze przewidywanie się sprawdzi. Powodzenia wszystkim zawodnikom. Bądźcie zdrowi. Nie dajcie się skontuzjować. Grajcie pięknie. Będziemy Was oglądać. Dziękujemy Wam wszystkim, że jesteście z nami. Do zobaczenia.